Cześć, tu Ernest. W tym filmiku przekażę wam garść informacji na temat nowej nadchodzącej broni do Battle Royale. Dopiero co otrzymaliśmy nową snajperkę z tłumikiem, a w plikach gry nadal siedzi jeszcze nowy pistolet maszynowy. Do tego wraz z nową snajperką zostały usunięte 6-strzałowce. Ale mimo tego wszystkiego, jeśli teraz wejdziemy do gry, to zaskoczy nas nowe wiadomości. Już wkrótce, rewolwer z lunetą. Rewolwer z lunetą. 6-strzałowy rewolwer z niezłym kopem, który zapewnia doskonałą celność przy strzałach na odległość. Nie, to nie jest nowy odcinek Pomiarze Pączka, tylko oficjalna zapowiedź nowości, która wejdzie do gry wraz z aktualizacją 7.20. A ta aktualizacja powinna pojawić się we wtorek lub środę. Gdy pierwszy raz zobaczyłem tą broń, to przypomniał mi się stary dobry Battlefield 3, w którym mogliśmy blokować podobne cudo. Ale graczom ratowania świata mogło od razu się przypomnieć tak zwane rękodzieło, czyli rewolwer, który już jest w tym trybie, pod dokładnie tym samym modelem, ale bez lunety. Dzięki temu, że ta broń już jest w RS i jeden z moich widzów, Lemon, był w stanie dać mi potrzebne materiały do stworzenia tej broni, mogę wam dać podgląd na to, jak będzie wyglądała oraz brzmiała ta nowa broń. Zobaczcie i posłuchajcie sami. Dźwięki z jakąś mieszanką Deagla i starego rewolwera. Jednak od Deagla ma o wiele lepszą szybkostrzelność, ale mieści o jeden nabój mniej w swoim magazynku, czyli 6. Niestety obrażenia broni w RS nie mają znaczenia w Battle Royale, więc nie wiemy, ile obrażeń będzie zadawała ta broń. Ale możemy przypuszczać, że korzystając z amunicji średniej, około 50 czy 60 punktów co strzał. Co ciekawe, ponad rok temu na Reddicie ktoś stawił posta z propozycją dodania takiej oto broni do Battle Royale. W końcu doczekał się swojego pomysłu w grze. I to tyle na ten moment wiem na temat tej broni. Dajcie znać, co o niej uważacie. Ja, patrząc na to, co ostatnio robi Epic, nawet nie jestem zaskoczony, ale nie ukrywam, że nie mogę się doczekać memów na skalę tych z tłumikiem. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.